Historia, która mogłaby równie dobrze stać się scenariuszem hollywoodzkiego filmu, ma miejsce na naszych oczach. Okazuje się, że 300-letni hiszpański galeon San Jose, który zaginął 8 czerwca 1708 roku, stał się przedmiotem zaciętej bitwy prawnej o własność między państwami, korporacjami poszukiwawczymi i ludnością tubylczą. Łączna wartość skarbów znajdujących się na statku szacowana jest na około 20 miliardów dolarów. Wrak statku został odnaleziony jeszcze w 2015 roku, a w zaledwie rok później prezydent Kolumbii Gustavo Petro zobowiązał się do wydobycia statku z głębin morza. No ale jak się jednak okazało, nie było to takie proste, ponieważ prawa do zawartości tego statku rościli sobie również inni. Rząd Kolumbii wpadł w sieć sprzecznych roszczeń. Amerykańska firma wydobywcza Sea Search Armada twierdzi, że to właśnie jej należy się połowa wartości skarbu, jako że to ona odkryła zatopiony statek. Z kolei nurkowie z kolumbijskiej marynarki wojennej kwestionują to twierdzenie, podkreślając, że to oni odkryli San Jose w zupełnie innym miejscu. Tymczasem Hiszpania, powołując się na hiszpańskie pochodzenie statku, kwestionuje, aby to Kolumbia miała prawa własności do znajdujących się na nim skarbów. Dłużni nie pozostają również rdzenni mieszkańcy Boliwii, Kharakhara, którzy twierdzą, że złoto i klejnoty były wydobywane przez ich przodków, co czyni ich prawowitymi pretendentami do skarbu. Ta wielowymiarowa konfrontacja między rządami, korporacjami i ludnością tubylczą w zupełności sparaliżowała jakiekolwiek próby wydobycia tego statku na powierzchnię. W obliczu tego zamieszania niektórzy, tacy jak profesor James Thompson, ekspert w dziedzinie prawa morskiego, uważają, że gra nie jest warta świeczki i opowiadają się za pozostawieniem wraku w stanie nienaruszonym. Thompson twierdzi, że San Jose powinien być traktowany jak grób wojenny i pozostawiony jako pomnik dla poległych. Wątpliwym jest, aby saga wokół tego 300-letniego zatopionego skarbu miała się zakończyć w najbliższym czasie. Niewątpliwie jest to wydarzenie nietuzinkowe. Jestem ciekaw, jaka jest wasza opinia. Która ze stron tego sporu ma największe szanse na zwycięstwo? Tak jak zawsze, zachęcam was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zapraszam również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, rozważania wsparcia naszej działalności, no i oczywiście życzę wam wszystkim wspaniałego dnia.